Tutaj każdy dzień jest niezwykły. Dynamika pracy jest bardzo duża. No, przychodzę o 8 rano, to nawet nie wiem, kiedy mija godzina 16, trzeba iść do domu. Często żartujemy, śmiejemy się. Nie ma nudy. Codziennie jest inny dzień. Jest sporo do nauczenia się. Nie wszystko da się zapamiętać, więc ma się też koło siebie osoby, które pomagają. I tak się uzupełniamy. Fajnie, jak właśnie za tą pasją, zajawką w pracy idzie tak naprawdę wynagrodzenie i docenianie pracowników. Nie ma takiego czegoś, że o Boże, znowu muszę iść do tej pracy. Nie, no nie ma, naprawdę nie ma. Jeżeli pracownik dobrze się czuje w pracy, to dobrze wykonuje tą pracę. Często spotykamy się po godzinach. Co weekend chodzimy w piłkę grać, całą ekipą. Kibicuję im bardzo i podoba mi się to, że stworzyła się taka fajna drużyna nasza tutaj, zakładowa. Ci ludzie, którzy tu pracują, to jest taka energia. Trafię rano brać prysznic, naprawdę myśląc o tym, co gdzieś zrobię, jak gdzieś coś poprawię, udoskonalę jakiś proces. Z mojego punktu widzenia przede wszystkim jest dobre to, że właściciel jest na miejscu i wszystkie decyzje są podejmowane bardzo sprawnie i szybko. Lubię swoją pracę, naprawdę, ale z ręką na sercu mówię. Naprawdę. Robię czaszki dekoracyjne. Uwielbiam gotować. Mam wspaniałą narzeczoną. Zajmuję się rzeźbą sakralną. Elektronika. Modelarstwo. Jestem szczęśliwa mamą dwójki dzieci. Lubię łazić się po górach. Poświęcam się trochę pracy, trochę tacierzyństwu. Nazywam się Aleksandra Cegielska. Kamil Święty. Nazywam się Janusz Mieliczuk. Radosław Chielewski. Nazywam się Łukasz Szkowicz. Aleksandra Tyszkiewicz, przedstawiciel. Sławomir Grudziński, operator. Joanna Skrzewska. Adam Jaceniu. Paulina Kamińska, kierownik regionalny na rynku polskim.